Siemaneczko moi kochani, ja jestem Zafira Alpes TV. No i dzisiaj pokażę wam, co dostałam na Mikołajki, bo trochę osób mnie o to prosiło. No i napiszcie koniecznie, co wy dostajecie na Mikołajki. A każdemu takiemu komentarzowi dam serduszko, żeby nie było. No cóż, oprócz niezliczonej ilości cudownych słodyczy, którymi żygam po 2 dniach jedzenia słodyczy, mam powoli do nich niechęć. Zresztą zobaczcie sobie, jak to wszystko wygląda w spiżarni. Nie no, jak miałam taką paczuszkę, no to cała paczka była wypełniona słodyczami, bo dostałam od babci. Tak trochę tego dużo było. No ale dobra, nieważne. W początku pokażę wam, co dostałam z paczki od mojej babci, więc zapraszam do oglądania. Dostałam takiego ładnego, kolorowego, tęczowego pompona, który jest bardzo fajny, polecam. Moje pompony mają imiona, nie pytajcie, to jest Janusz. Nie, to nie. To jest Stefan, a to jest... Dostałam taki piękny kubek z tymi kotkami takimi śmiesznymi, które chyba nazywają się puszynami, czy jakoś tak. No w każdym razie ten jakże kubeczek z rureczką jest bardzo uroczy. No i powiem wam szczerze, że jest naprawdę świetny. No i bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. I jest naprawdę ekstra. Biedny puszyn się przewrócił i nie może wstać. Jakie to przykre. Dostałam też taką jakby opaskę. Linijkę. 3 zestawy takich mega uroczych gumek. 2 kaktusy. Takie śmieszne ciastka. Teraz te przepiękne kawki. Idealnie będą pasować do mojej nowej kawiarni, jako takie wiecie. Taka ozdoba jak czasami przy lodziarniach, z tym takie duże lody, no nie? No i taki świetny długopis pompon. I tak to się prezentuje. Jest naprawdę świetne. Teraz przejdziemy do takich bardziej fajniejszych jakby prezentów, więc zapraszam. No to dostałam taki statyw fotograficzny. Po rozłożeniu prezentuje się następująco. Jest bardzo fajny, chociaż można go jeszcze wyżej dać. Tak można go dać najwyżej. No i można nim właśnie tak też symulować jakby... No wiecie, o co mi chodzi. Jest z firmy Camrock. Czy jakkolwiek się to czyta. No i to właściwie tyle z tego statywu. No a dostałam go dlatego, że otrzymałam aparat fotograficzny. Nie będę nim nagrywać, ponieważ nie ma pauz i to nie jest kamera, tylko aparat fotograficzny, więc nie mylcie pojęć. Jest to SP600 UZ, no i jest z Olympusa. Olympusa? Nie wiem, jak to się czyta, przepraszam. Nowy aparat robi prześliczne zdjęcia i nie jest to nówka, ponieważ jest to używany aparat, ale szczerze, kompletnie mi to nie przeszkadza. Nice. No i jest ekstra. No i ostatnią rzeczą jest ten oto samolot. Jest to moje marzenie właściwie od zawsze. Kiedy zobaczyłam, że powstał taki samolot, to już mówię, ja go chcę. No i czekałam właściwie na niego 2 lata, nie, 4, nie wiem. I właściwie po 2 latach, jak widzicie, marzenie się spełniło. Jestem okropnie zadowolona z tego zestawu. Taki uroczy automat z jedzeniem. Jest jeszcze to pomieszczenie dla pilotów. Ups, coś mi spadło. No i tutaj są piloci, Janusz i Stefan. Jeżeli chodzi o same zestawy, no są zarąbiste. No po prostu, no co mogę jedynie powiedzieć, no. To jest taka jakby druga wersja samolotu, bo była jeszcze pierwsza wersja z generacji drugiej, ale szczerze ten samolot jest taki w sobie. No i właśnie mama miała do wyboru ten i tamten, no ale wybrała ten. No i co piękne, wszystko jest tutaj zamykane, więc można zamknąć nasz samolot. No i tak właśnie się oto prezentuje po zamknięciu. Właściwie z 2 stron wygląda tak samo, więc szczerze nie chce mi się obracać go. I jest on na kółkach, co jest naprawdę świetnym pomysłem. Do zestawu były dołączone 4 pet shopy. Był to taki ptaszek, tak właśnie się prezentuje, z generacji oczywiście 4. Oraz 3 takie malutkie pet shopy. Trzymałam jeszcze klej do klejenia na gorąco, o którym sobie właśnie teraz przypomniałam. No i to by było tyle. Bardzo dziękuję wam za wytrwanie do końca. Możecie zostawić łapkę w górę albo podzielić się, po prostu wypowiedzieć się w jakiś sposób w komentarzu. I bardzo ci dziękuję, jeżeli dotrwałeś do końca. Napisz, nie wiem, lubię placki i wtedy też ci dam serduszko, nie? XD. Wiem oryginalnie. To tyle. Żegnam się z wami. Pa, pa!
say goodbye, no.